Kołem Piłkarza i Piłkarki. To jest program Piłkarskie ABC. Staramy się wychować naszego gwiazdora piłkarskiego, na przykład kogoś takiego jak Cristiano Ronaldo w Portugalii. I dzisiaj właśnie będziemy uczyli zagrań charakterystycznych dla Cristiano Ronaldo, włącznie z cieszynką. Pomogą nam oczywiście fachowcy, a na początek zapraszamy na naszą pobudkę, czyli rozgrzewkę. Gotowi? Ruszamy! Witam serdecznie. Dzisiaj rozgrzewkę poprowadzę ja. Słuchajcie, odkładamy piłeczkę do tyłu, do środka kolana, na zewnątrz. Najczęstsze kontuzje w piłce to są kolana, achillesy, stawy skokowe, więc one muszą być bardzo dobrze rozgrzane. Bo jak będziemy przyjmować, strzelać, podawać, druga noga. Dobra, i teraz troszeczkę pachwiny musimy. I teraz sobie troszeczkę poskaczemy, żeby te mięśnie się rozluźniły, tak. Teraz szerzej troszeczkę i powolutku sobie. Czujecie tutaj z tyłu, jak się naciąga? Dobra, i to samo. Rozluźniamy, tak. Możemy też troszeczkę głowę, tak. W lewo pchamy, prawo. Kręcimy i w drugą stronę. I teraz do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. Piętowanie troszeczkę szybciej i do środka. I do tyłu. I do środka. I do tyłu. I do środka. A teraz do tyłu, do środka. Do tyłu, do środka. Do tyłu, do środka. Ok. I teraz znowu rozluźniamy. Ręce na pośladki i sobie wypychamy. Czujecie tutaj pachwiny? Nie? To jesteście dobrze? Proszę. Z tyłu. Ale kolana wyprostowane. Dobra. Achillesy. Jedna noga na drugą. Czujecie łydkę, jak się rozciąga? I jeszcze możecie tak, zobaczcie, do góry. To jeszcze bardziej będziecie czuli. Czujecie? Dobra. Starajcie się kolano przy kolanie, o tutaj, tak ładnie robisz. I tutaj pięta na pośladek. Trzymaj się, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i możemy zmienić nogę. I teraz możemy złapać tu kolano. O. No i na koniec jeszcze przyspieszymy. Brawo, bioderka, to co piłkarze lubią najbardziej. Stoją sobie spokojnie, ale to też jest bardzo ważne ćwiczenie. I to wszystko możecie w domu, w pokoju wykonywać. Jak rozgrzewka? Podobała wam się? Rozżaliście się? Jesteście troszeczkę zmęczeni? Tak, to idziemy odpocząć. Chodźcie, porozmawiamy o piłce. Jesteśmy po rozgrzewce, na chwilkę siadamy na pufach, odpoczywamy, nawadniamy się. I ja was pytam, moi drodzy, kto jest waszym właściwie ulubionym piłkarzem? Muszę to wiedzieć. Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Wcale nie jestem zdziwiony. O Cristiano Ronaldo sobie też porozmawiamy. Co on ma takiego fajnego? Co wam się podoba w Cristiano Ronaldo? Aleks, powiedz. Strzały? Mocne strzały, precyzyjne. Z rzutów wolnych też potrafi dobrze przymierzyć, prawda? Jest dynamiczny, jest słychanie. Cristiano Ronaldo, idol wielu nastolatków. Na boisku prezentuje się tak. Popatrzcie. Od uśmiechniętego, niepozornego chłopca po wschodzącą gwiazdę. Tak dorastał Cristiano Ronaldo, który talent szlifował na podwórku, a potem w pierwszych klubach, Nacionalu Madejrze i w Sportingu. Już wtedy wiedział, czego chce. W futbolu, w Formule 1 czy w NBA najlepsi podążają za najlepszymi. Chcesz być na szczycie, bo inni też tam są. Nie możesz zwolnić czy odpocząć, bo inni cię wyprzedzą. To moja motywacja, rok po roku być najlepszym. W wieku 18 lat trafił do Manchesteru United. Trener Alex Ferguson obserwował go od pewnego czasu, a towarzyski mecz ze Sportingiem, w którym Ronaldo ogrywał Czerwone Diabły, przyspieszył decyzję o transferze.
W Anglii CR7 stał się znakomitym strzelcem. Nabrał siły i pracował nad atletyczną budową ciała, z czego słynie do dziś. Z Manchesterem United wygrał Ligę Mistrzów i trzykrotnie był mistrzem kraju. 11 lat temu w Madrycie witano go jak piłkarskiego boga. Tam wkroczył na szczyt. Był megagwiazdą, gdy w 2016 roku z Realem wygrał Champions League, a z Portugalią Mistrzostwo Europy i dostał czwartą złotą piłkę dla najlepszego zawodnika świata. To chyba najlepszy rok w mojej karierze. Pragnę być wśród najlepszych i poświęcam wszystko dla wygrywania trofeów. Najważniejsze są te drużynowe, zdobywane z klubem i z reprezentacją. Podsumowanie gry dla Realu Madryt to 4 Puchary Mistrzów, 3 klubowe Mistrzostwa Świata, 3 Superpuchary Europy, 2 Mistrzostwa Hiszpanii i 2 Puchary Króla. Złotych piłek zdobył w sumie 5. Od ponad 2 lat gra dla Juventusu, z którym dwukrotnie wygrał rozgrywki Serie A i w którym szlifuje bramkowe rekordy. Dla klubów i reprezentacji strzelił ponad 750 goli. Przez całą karierę omiano nasze drogi. Stoczyliśmy wiele pięknych bitew, bez względu na to, czy grałem dla Realu, Manchesteru czy Juventusu. Obaj po prostu dajemy z siebie wszystko. Na końcu tej drogi jest stałe miejsce wśród najlepszych piłkarzy w historii. Ręka w górę, kto chce grać jak Cristiano Ronaldo? No to słuchajcie, dzisiaj mamy Marka Citkę, który pomoże nam wypracować pewne schematy, pewne elementy, pewne umiejętności, które pomogą wam wejść na drogę sukcesu, jaką kroczy od kilkunastu już lat Portugalczyk. Idziemy na trening? No to chodźcie. Zaczniemy trening. Tu macie tak, jakbyście mieli w swoim pokoju, tak? Bo są ferie, nie możemy nigdzie wyjść, trenować, więc tu macie namiastkę swojego pokoju, więc to jest ważne. Kontrola piłki, ćwiczenie na technikę i na czucie piłki. Raz lewa, raz prawa. I piłka wam nie może uciekać. Spokojniutko. Tak, żebyście w pokoju zmieścili się. Możecie też 2, 3, 4 podbić i na ziemi. 2, 3, 4 i na ziemi. Brawo, brawo. Do góry troszeczkę. Tak jest. OK. Następne ćwiczenie. Pamiętajcie, że ciągle ćwiczymy w warunkach domowych. Podbijamy do góry i przyjmujemy piłkę. Nie dotykamy piłki ręką. Staramy się podbić i przyjąć. Do góry i przyjąć. Wracamy na swoje miejsca. To ćwiczenie polega na tym, że musicie poprosić albo brata, albo siostrę, albo któreś z rodziców, żeby wam pomogło. Bo ja będę podchodził do każdego z was, podawał piłkę, a ty musisz z powietrza uderzyć, dobrze? Więc po kolei. Brawo. Na prawo? Na prawo. Uważaj. Brawo. Brawo. Teraz będę wam podawał, musisz przyjąć kolankiem i podaj, dobrze? O tak. Brawo. A ja kolankiem. Brawo. 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 A teraz będzie raz prawa, raz lewa. O tak. Brawo i lewa. Super, super. Teraz na lewo. Więc to ćwiczenie, jeżeli powtórzycie 5, 10, 20 razy, to już później się nauczycie. Tylko musicie systematycznie, podaj, systematycznie ćwiczyć. To jest tak zwana technika użytkowa. Przyjęcie, podanie. Jeszcze raz. Przyjęcie. OK. I teraz gramy głową. Brawo. 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 Pamiętajcie, żeby dać głową, trzeba się odchylić i uderzyć. Musisz się odchylić i uderzyć. Dobrze? Jeszcze raz. O tak. I teraz 2 razy. Brawo. Jeszcze raz. Brawo. Brawo. Dobra. Do góry. Grajmy do góry. Do góry. Opa, brawo. Słuchajcie, w warunkach domowych jest ciężko trenować, ale nie niemożliwe, więc próbujmy dalej.
Następne ćwiczenie to jest podnoszenie piłki do góry. I żonglerka do góry i przyjęcie. Spróbujcie. Leciutko do góry, tylko nie w sufit, nie po oknach. O, uciekłeś do kuchni. Pamiętajcie, trzeba dwie nogi ćwiczyć, lewa i prawa, zawsze. Dzieciaki fajnie trenują, ale siłą Ronaldo są rzuty wolne. Ale to pokażemy Wam na koniec. Muszę przyznać, że na treningu radziliście sobie prawie jak Cristiano Ronaldo, ale jest jeszcze jeden element, który chcielibyśmy z Wami poćwiczyć, bardzo charakterystyczny dla Portugalczyka. To jest jego cieszynka. Pamiętacie, jak wyglądała? Tak potrafi się cieszyć Cristiano Ronaldo, moi drodzy. Spróbujemy. Razem z Markiem Citko. Kto zrobi lepiej? Czy Marek? Czy ktoś z Was? Kto pierwszy? Chodź, Niko. Proszę bardzo. I a my, kochani, głosujemy. Kto się bardziej podobał? Która cieszynka bardziej się podobała? Proszę bardzo. Na 3-4? Na 3-4? Na 3-4. Uwaga. Zapamiętałeś tą cieszynkę? Mamy to. A pamiętasz, że mówił uuu? To ja będę mówił. Idziemy. 3-4. Ej, kto lepszy? Kto lepszy? Szybko. Niko był dobry, nie? A trener Marek? Czy jeszcze raz? Jeszcze raz, jeszcze raz. Niko, jeszcze raz. Proszę bardzo, uwaga. Cia. Nie, dobry. Miałem wrażenie, że Niko wyżej od ziemi się oderwał, ale to może tylko takie złudzenie. Ktoś jeszcze? Niko, siadaj. Było super. Kto jeszcze? Kaja, chodź. No, trenerze, teraz to zobaczymy. Uwaga, 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 gotowi? Kaja, gotowa? Pa. Kaja, Kaja, ja mówię, że Kaja. A wy? Nie, Kaja, klasa, nie? Brawo. Dobra, klasa. Super. Dziękujemy bardzo. Bardzo się cieszymy, że w Polsce wreszcie duży nacisk kładzie się na szkolenie i na odpowiednią infrastrukturę. Co rusz powstają nowoczesne bazy sportowe. Ta najbardziej nowoczesna, ostatnio oddana, jest w Rącznej pod Krakowem. Korzystają z niej piłkarze Krakowi. Kiedy zacząć grać w piłkę? Najlepiej jak najwcześniej. Z takiego założenia wychodzą rodzice Miłosza, który ma 3 lata i już nawet strzela bramki. Może to robić na Krakowi, tak jak jeden z jego ulubionych piłkarzy. On mnie się nazywa... Jak się nazywa? Nie wiem. Ale Wales. Alvarez gra już w Ekstraklasie, ale do tego daleka droga i konkurencja dość spora. W samej Akademii Krakowi chętnych, by dołączyć do szczęśliwej jedenastki, jest 500 sympatyków piłki nożnej. Zaczynają od zabawy, potem, gdy skończą 7 lat, szkolą się zgodnie z wytycznymi Akademii Młodych Orłów, czyli według standardów projektu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dużą uwagę zwracamy na kreatywność, na decyzyjność, na takie aspekty takiej, no powiem kolokwialnie, nowoczesnej piłki nożnej. Dzisiaj piłkarz musi być bardzo rozgarnięty i powiem to z pełną dozą odpowiedzialności, rozgarnięty, to znaczy no, trzeba też pilnować mu szkoły, jak on się uczy. Czyli wzorowe sportowe wychowanie, a skoro nauka idzie w parze z treningiem, to oprócz umiejętności piłkarskich sprawdzamy też wyniki na świadectwie. W tamtym roku miałam akurat złotą księgę i średnią 5,45, więc naprawdę nie ma problemu, jest czas. Czyli da się, a wracając do piłki, czego można nauczyć się w Krakowi? Mamy dużo takich ćwiczeń taktycznych i fajnie tak też głowa może popracować, że mamy dużo też możliwości taktycznych, że nie skupiamy się bardziej na takiej grze, że tylko do przodu laga, tylko też chcemy taktycznie grać i budować te akcje. Doszedłem tutaj 2 lata temu, wybrałem tutaj, bo wydaje mi się, że jest, żeby była dobra szkółka. I się bardzo dobrze trenuje tutaj. Po to, by za kilka lat zadebiutować w Ekstraklasie. Jest kilku zawodników, którzy już zadebiutowali, już jutro na probierze. Kapek, Gut. Myślę, że Myszor czeka na swoją szansę. I jeszcze kilku. Myślę, że będzie miało w przyszłości, będzie mieli z nich pociechę.
czasami też jest tak, wiadomo, z tymi młodymi chłopakami, że jeden szybciej dojrzewa, drugi, na drugie trzeba troszkę poczekać. To, co na treningu, to, co na boisku, jest oczywiście ważne, ale o siebie trzeba dbać także w domu, siedząc na przykład za stołem. Piotrek, co ty jesz przed meczem albo przed treningiem? Owoc i obiad. Owoce, obiad, a na obiad co masz zazwyczaj? Mam nadzieję, że zdrowe rzeczy. Tak. Zapytamy fachowca, ile przed wysiłkiem fizycznym można jeść i co powinniśmy jeść, kiedy idziemy na trening albo jedziemy na mecz. Posłuchajmy. Posiłek przed wysiłkiem jest tak naprawdę jak zatankowanie samochodu przed daleką trasą. No bo wiadomo, samochód na pustym baku nigdzie nie dojedzie. Co możecie zatem zjeść, żeby dostarczyć sobie energii, żeby mieć siłę, żeby grać, a jednocześnie, żeby za bardzo nie obciążyć żołądka? Uważajcie tutaj na dużą ilość warzyw, zwłaszcza te surowe może nie są najlepszym wyborem, bo mogą powodować uczucie ciężkości żołądka. Postawcie raczej na węglowodany, takie jak ziemniaki, kasze czy makaron. Mała ilość raczej nietłustego białka, czyli na przykład pierś z kurczaka, ale może to być również fasolka. Do tego dołóżcie warzywa, ale raczej te w postaci gotowanej. No i co? Pamiętajcie także o nawodnieniu. Czas na pracę domową. Mamy ją nagraną w telefonie. Zadaje znany piłkarz, którego z pewnością rozpoznacie. Oto on. Mówiąc o Ronaldo, nie możemy zapomnieć o jego fenomenalnych rzutach wolnych. My będziemy trenować tutaj nad murem, a Wy, wiadomo, w domu tego nie zrobicie. Musicie znaleźć kawałek boiska, podwórka, ustawić sobie krzesło, fotel, przykryć kocem i próbować tych uderzeń nad murem. Zaczynamy? Brawo! Tak jest. Następny. Musi się skoncentrować, żeby strzelić nad murem. I ona Ci sama wpadnie. Brawo! To Ronaldo może się od Was uczyć. Brawo, nie. Pięknie. Spokojnie, przyjmiesz sobie, popatrz. No super. No Kaja, musisz. Brawo, wszyscy nad murem, pięknie. A ja, może ja teraz zobaczę, czy mi się uda, dobra? Kurczę, mam tremę. Wszyscy Wam się udało. Ojo, jest na szczęście. Ustaw sobie gdzie chcesz. I w kamerzyce spróbuj to. Nie, no super. Nagrywacie to, te bramki? Super. O. Brawo, brawo, brawo. To jeszcze Kaja na zakończenie. Pięknie. Słuchajcie, podobało mi się to ćwiczenie? Tak! Zrobiliście na mnie ogromne wrażenie. Ja się bałem, że to ćwiczenie będzie najsłabsze w Waszym wykowaniu, a było najlepsze. Ja uważam, że ja chyba w tym ćwiczeniu najsłabiej strzelałem, więc jeszcze raz gratuluję i zaskoczyliście mnie niesamowicie. A Wy pamiętajcie, ćwiczcie, bo tylko od Was zależy, jakimi będziecie piłkarzami i piłkarkami. Pozdrawiamy Was serdecznie. Ahoj, ahoj, ahoj. Marek rozdaje dzisiaj książkę Ronaldo, chłopiec, który wiedział, czego chce. Mam nadzieję, że nasi podopieczni też wiedzą, czego chcą i że dojdą dzięki temu do wielkich zaszczytów, nagród i rozwiną swoje piękne kariery. To wszystko dzisiaj. Trzymajcie się, dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia jutro. A jutro Wojciech Szczęsny. Hej!